Kto jest na bombie? Bo na pewno ja. Chyba ja też. Nie ma tak, że nieźle schnąć o godzinie 16.40 tak naprawdę. Ale idziemy dalej zwiedzać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A teraz idziemy pić, bo jest godzina 16. I można. W końcu. Co prawda nie wiem, chyba powinniśmy najpierw zjeść coś, ale nie ma znaczenia. Jeszcze mogę głupio mówić, bo jeszcze się wstydzę kamery, ale zobaczymy, co z tego wyniknie za jakiś czas. A teraz najstarsza knajpa z winami po beczkach. Z beczkami po winach. Nie wiem, jakaś knajpa, w której piją szery o godzinie 16. Idziemy pić razem z nimi. Bardzo stara ponoć. Gdzieś na pewno jest już po 20. Powiedz, ile już spróbowaliśmy? Nie wiem, chyba wszystkie. To jest na bombie. Bo na pewno ja. Chyba ja też. W sumie ciekaw jestem, czy mnie w ogóle słychać. Chodź Pauliś tutaj w ten. Bo nie mamy mikrofonu jeszcze zewnętrznego. Ale to wszystko da się naprawić. Pa! Jakiś ta ambasada? Filmik kręcisz? Mhm. To teraz uwaga, ja biorę kamerę i trochę zniżam i już wiemy, dlaczego jestem. Dlaczego jest polska flaga. Konsulat. Zanim jeszcze pożegnamy się z Malagą na dobre, albo w zasadzie na kilka dni, musieliśmy przyjść na jedno bardzo ważne dla tego miejsca, miejsce, czyli na plażę, na słynną plażę La Malagueta. Dla Hiszpanów tak naprawdę nie ma tutaj prawdopodobnie nic nadzwyczajnego, ale nie dość, że z każdej strony jest pełno papug, to jeszcze jest 25 stopni, ludzie normalnie się opalają na plaży, a papugi świrują.
chcę tylko nagrać, że pora w drogę. W sensie wracamy do samochodu i jedziemy dalej.